Dzień dobry, witam. Witam i o zdrowie pytam. Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak działa prawdziwy uzdrowiciel. Jak naprawdę działa prawdziwy uzdrowiciel? Co to jest? Kim on jest? Jak to może zadziałać w Twoim życiu? I powiem Ci dzisiaj o tym, czego Ci praktycznie nikt nie powie. Dlaczego? Za momencik się dowiesz. Mam nadzieję, że za momencik zobaczycie, że nadaję na żywo. Ja mam na imię Mariusz, nadaję prosto z Mumbai. Jestem w tym momencie na szkoleniu, wyszedłem na chwilkę. Jestem dość mocno zmęczony, bo wczoraj 12 godzin szkolenia, dzisiaj od rana już jesteśmy na szkoleniu. Także wybaczcie, jeśli nie jestem zbyt świeży, że tak powiem, jak każdego dnia. A poza tym, tym razem ten przelot tutaj do Azji jakoś wpłynął na mnie tak, że nie mogę wyregulować swojego ciała, jeśli chodzi o sen. Bardzo późno chodzimy spać. Wstajemy wcześniej, to mi się wydaje się o nocy, także bardzo dziwnie się czuję. Jeśli usłyszycie jakieś dźwięki i tak dalej, jestem w hotelu, to się dużo rzeczy dzieje. W tym momencie ja siedzę po prostu w holu. Pomyślałem sobie, że będzie warto, żeby się z Tobą połączyć i następną jakby cegiełkę dołożyć do Twojego zdrowia. Specjalnie czasami używam jakichś tam, powiedzmy, miniaturek. Dzisiaj użyłem miniaturki złożonych rąk, żeby jakby, nie wiem, większość osób myśli, że prawdziwy uzdrowiciel, zaraz będziemy rozmawiać o Bogu i o różnych rzeczach takich, powiedzmy, spirytualnych. Natomiast ja chciałbym Ci porozmawiać o takich rzeczach bardziej przyziemnych, takim zrozumieniu naszego ciała, funkcjonowania naszego ciała. Zanim jakby to podsumuję, to chciałbym przeczytać dla Ciebie kilka komentarzy, które zwróciły moją uwagę, bo są tak różne od siebie, że dają mi sygnał do tego, że jeszcze zbyt mało tej edukacji jest na zewnątrz i tak naprawdę mamy olbrzymią pracę do wykonania przez najbliższe kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Mam nadzieję, że dzięki Tobie też dotrzemy do tych wszystkich osób, które potrzebują tej wiedzy i że podzielisz się tym live'em. Dzięki za te wszystkie palce serducha, które lecą z boku, bardzo mnie to cieszy. Zacznijmy od tego, co napisała Bogusława Niedziałek. Bogusława Niedziałek pisze pod jednym z postów. Po prawie 30 dniach picia selera zniknęły mi prawie wszystkiego rodzaju plamy na całym ciele. Zniknęła opuchlizna, wyrosło mnóstwo czarnych włosów na głowie. Nie używam już fluidu na twarz, bo mam piękną, gładką cerę. Piję dalej i czekam na więcej. Pięknie, Bogusława podzieliła się swoim jakby doświadczeniem, jeśli chodzi o sok z selera. Natomiast Agata Pietras pisze, piję i piję ten wasz zielony eliksir i nic. Kropka. A tu wreszcie po około 17 dniach jakieś wysypki na ramionach i twarzy, bóle kolan i inne paskudztwa. Zaczyna się, uśmiech wielki, wreszcie zaczyna działać. 6 paluchów, czekam kochana limfo na więcej. I wykrzykniki. Natomiast tutaj nie będę używał nazwiska, bo nie chcę, żeby ta osoba się obraziła na mnie. Ktoś inny pisze, Mariusz, czy będziesz odpowiadać za to, jak ludzie się pochorują? Jak ja po 8 dniach dostałam wysypki, mam bóle głowy, rzucam to wyzwanie, opuszczam grupę. I patrzę na to i tak sobie myślę. Ta osoba, która opuszcza grupę, widocznie nie dotarła do informacji, jak działa prawdziwy uzdrowiciel. Bogusława Niedziałek, którą zacytowałem jako pierwsza, opowiedziała o swoich doświadczeniach. 30 dni pije ten sok z selera. Wszystkie osoby, które do nas napisały, ja nie jestem w stanie z Wami się podzielić, kochani, tymi wszystkimi doświadczeniami. Ja się bardzo cieszę, że się dzielicie, że piszecie w komentarzach, że piszecie do nas wiadomości, bo my kiedyś to wykorzystamy. Będziemy mogli podzielić się tymi informacjami z innymi, po to, żeby zainspirować jeszcze więcej osób, jeszcze następną osobę. Agata Pietras zrozumiała, ta druga osoba, która się podzieliła, Agata Pietras zrozumiała, jak funkcjonuje prawdziwy uzdrowiciel w naszym ciele, jak nasze ciało się uzdrawia. Jak działa detoks? Czy objawy to jest choroba, czy objawy to jest forma detoksu, oczyszczania naszego organizmu? Natomiast ta osoba trzecia, która napisała, której mi jest przykro, że po prostu przerywa po 8 dniach swój detoks, nie rozumie tego zupełnie. Dlaczego tego nie rozumie? Ponieważ edukacja jest w lesie. Edukacja na temat naszego zdrowia jest po prostu w tragicznym stanie. W ogóle edukacja jako taka, ja zrobiłem już kilka filmów na ten temat, bardzo często w prywatnych rozmowach rozmawiamy z Wami na ten temat. Edukacja jest tak skonstruowana, żeby nauczyć Ciebie, jak być dobrym pracownikiem. Jak się nie wychylać, jak nie mieć żadnej świadomości, jak funkcjonuje świat,
jak nie kierować się sercem, tylko umysłem, czyli cały czas skupienie na lewej stronie umysłu naszego, żeby logicznie podejmować decyzje, a nie to, co serce nam podpowiada. Bo jakby na przykład nauczono nas, jak korzystać z prawej półkuli, jak korzystać z emocji, jak korzystać z tego, jak świat się rozwija, no to niestety wszyscy byśmy wyzdrowieli, nie można by było na nas zarabiać kasy. Chcielibyśmy wolności, chcielibyśmy wspaniałego życia, chcielibyśmy się rozwijać, zdobywać następne rzeczy, przeżyć swoje życie w szczęściu i w miłości, a niestety nikt nas tego nie uczy. I ta osoba, która niestety opuściła naszą grupę, bo ja patrzyłem, już jej nie ma niestety w naszej grupie, ona po 8 dniach zdecydowała się na odejście, ponieważ nie ma wiedzy na ten temat. Nie rozumie, że prawdziwy uzdrowiciel w naszym ciele będzie potrzebował wyrzucić toksyny na zewnątrz naszego ciała. I każdy będzie miał inny moment wyrzucania tych toksyn na zewnątrz. Jedni będą potrzebowali 30 dni na to, żeby pozbyć się i toksyn ze swojego ciała w jakimś tam dużym stopniu, jak również uzyskać dobrodziejstwa już z uzdrowienia. Inni będą czekali 17 dni, tak jak Agata Pietras, na to, żeby zobaczyć, że faktycznie zaczyna się coś dziać i będą się cieszyć z tego, że pojawiła się wysypka, że pojawiły się bóle kolan, że pojawiła się, nie wiem, zawroty głowy się pojawiły, czy rozwolnienie nawet. A inni, ze względu na to, że nie mają wystarczająco wiedzy, niestety odejdą. Niestety spojrzą w kierunku osób, które negatywnie odnoszą się w kierunku oczyszczania, detoksykacji i nie będą mogły wyzdrowieć, nie będą mogły przejść tego procesu cudownego, o którym cały czas Wam od samego początku mówimy. To tyle na ten temat. Jeszcze mam drugą osobę. Jeszcze mam drugi temat. Druga historia. Teresa Karasiewicz Mielniczuk pisze w komentarzu: po 2 miesiącach picia natczo soku cholesterol skoczył mi z 200 na 250 i trójglicerydy też wysoko. Takie cuda czyni ten zielony uzdrowiciel. Jestem zawiedziona i już nie uwierzę w żadne opowiastki. Ja napisałem tutaj w komentarzu dla Teresy. Dziękuję, że polubiłaś to, Teresko, jeśli mnie teraz oglądasz. Chciałbym zadać Tobie pytanie, osobie, która jest tutaj razem ze mną w tym momencie, tutaj ogląda ten film. Czy Twoja edukacja jest wystarczająca, żeby zrozumieć, z czego zbudowana jest tkanka tłuszczowa w Twoim organizmie? Z czego zbudowana jest tkanka tłuszczowa? Jeśli możesz, to wpisz w komentarzu, z czego zbudowana jest tkanka tłuszczowa? Bardzo się cieszę, dobijamy prawie do 700 osób. Dzielcie się, kochani, tym live'em, bo to będzie live, który może komuś otworzyć serce i umysł na to, w jaki sposób nasze ciało się uzdrawia. Mam nadzieję, że już piszecie. Nasza tkanka tłuszczowa, uwaga, zbudowana jest z cholesterolu, trójglicerydów i wszelkiego rodzaju toksyn, które nasze ciało gromadzi. I teraz, kiedy zaczynasz pić soki, to wprowadzasz do swojego ciała sygnał, dajesz dla swojego ciała sygnał, żeby zająć się tymi toksynami, które siedzą w tkance tłuszczowej. Tkance tłuszczowej, żeby zmniejszyć ilość tej tkanki tłuszczowej, żeby przeprowadzić detoks. I co się wtedy dzieje? Nagle w naszym ciele z powrotem wracają te toksyny, które mogą wyjść na twarz, które mogą wyjść w postaci bólu głowy, które mogą być w postaci wysypki, może być rozwolnienie, mogą być różne rzeczy. Ale cholesterol też pójdzie w górę i to będzie okres przejściowy. Ja chciałbym Ci powiedzieć, że jeśli będziesz mierzyć swój cholesterol czy trójglicerydy na początku jakiejkolwiek diety odchudzającej, czy jakikolwiek sposobu detoksykacji, to będziesz w szoku, jak wysoki będziesz mieć cholesterol, jak wysokie będą Twoje trójglicerydy. Dlaczego? Dlatego, że Twoje ciało uwolni to do krwiobiegu. Twoje ciało wrzuci to do krwiobiegu. To w tym momencie było cały czas uwięzione w Twojej tkance tłuszczowej. I w momencie, kiedy to się uwolni z Twojej tkanki tłuszczowej, nagle te wszystkie liczby pójdą w górę. Czy to jest dobra, czy zła oznaka? To Ty zdecydujesz. Ja chcę Ci powiedzieć na spokojnie. To jest Twój proces uzdrawiania. Prawdziwy uzdrowiciel w Twoim ciele działa. I teraz jaki to jest prawdziwy uzdrowiciel? Coś, czego Ci nikt praktycznie nie powie. Uwaga, prawdziwy uzdrowiciel to nie jest suplement, który ktoś chce Ci sprzedać i wcisnąć w zamian za picie soku, na przykład selera. Prawdziwy uzdrowiciel to nie jest lek na obniżenie Twojego cholesterolu czy obniżenie Twoich trójglicerydów. Prawdziwy uzdrowiciel to nawet nie jest... jakaś wizyta gdzieś tam w jakichś miejscach u jakichś cudotwórców. Prawdziwy uzdrowiciel, uwaga, powiem Wam coś w sekrecie, przybliżcie się. Prawdziwy uzdrowiciel to jest Twoje ciało. Prawdziwy uzdrowiciel to jesteś Ty.
Tego ci praktycznie nic nikt nie powie, ponieważ na twoich objawach wspaniale zbudowany jest biznes. Na twoich objawach, leczeniu twoich objawów. Tak jak mówiliśmy na początku tego tygodnia o cukrzycy, kiedy przemieszczałem się tutaj do Indii. To jest wspaniały biznes. To jest wykreowany biznes na temat tego, jak zarabiać pieniądze na sprzedawaniu tobie insuliny i metforminy. To jest biznes. Tak naprawdę firmy, które produkują i sprzedają nam insulinę czy inne metforminy, znalazły sobie świetny biznes w robieniu z nas głupków. Głupków. Musisz jeść wszystko, dieta musi być zbilansowana. Wiedzą, że nasze emocje są takie, że jak nam się zrobi jakieś badanie wyników, nastraszy nas się tymi wynikami, to my natychmiast będziemy szukać rozwiązania i będziemy kupować te rzeczy. A taką cukrzycę można się w kilka dni czy kilkanaście dni pozbyć na całe życie. Tylko nikt ci o tym nie powie, bo wtedy straci klienta, który będzie kupował stale metforminę i insulinę. To samo jest z cholesterolem, to samo jest z trójglicerydami, to samo jest ze wszystkimi cudownymi suplementami, które powstają na rynku, po to, żeby Ciebie cały czas wprowadzać w błąd, po to, żeby odbierać Tobie prawo do samouzdrawiania. Opisaliśmy to bardzo dokładnie w książce. Nasze trzy punkty w książce. Prowadzimy projekt po to, żebyś mógł odzyskać zdrowie, po to, żebyś mógł odebrać swoje prawo do samouzdrawiania i po to, żebyś mógł sobie wydłużyć życie, ponieważ jak zrozumiesz, jak twoje ciało się uzdrawia, jak zrozumiesz, że detoks to jest normalny stan twojego organizmu, który musisz przeprowadzić, nie ma innego wyjścia. Nie ma czegoś takiego jak uzdrowienie bez oczyszczenia, to wtedy wydłużysz sobie życie. Dlaczego? Dlatego, że nie będą cię zabijać skumulowane toksyny w twoim organizmie. Bo jak będziesz mieć skumulowane toksyny w swoim organizmie w postaci toksyn środowiskowych, toksyn z pokarmów, których nigdy nie powinieneś spożywać, toksyny z postaci suplementów, leków i innych rzeczy, w pewnym momencie twoje ciało jest tak brudne, tak zatoksycznione tym wszystkim, że sobie nie radzi i zaczyna tworzyć guzy, zaczyna tworzyć jakieś torbiele, jakieś rzeczy, które zaczyna ci się ucinać, wycinać. Później jak się to wytnie, to zaczyna się to leczyć chemią, jeszcze więcej toksyn i po prostu niestety ludzie odchodzą z tego świata przedwcześnie. Dlatego zachęcam Ciebie bardzo mocno do tego, żebyś się cieszył, tak jak napisała do nas Agata Pietras. To będzie motto nasze. Zaczyna się wreszcie dziać. Każdy objaw w swoim organizmie celebruj. Napisz po prostu w komentarzu: jest, kochani, mam bóle głowy, mam wysypkę w końcu, coś się dzieje, zaczęły mnie boleć kolana, przez 20 lat mnie nie bolały, a 20 lat temu bolały mnie przez 5 lat, nagle zaczęło mnie boleć z powrotem, znaczy, że się dzieje, że działa. I teraz następną rzecz, która napisała: czekam, kochana limfo, na więcej, czyli czekam, kochana limfo, aż więcej będzie się działo. Czekam, kochany uzdrowicielu, aby się więcej zaczęło dziać. Czekam na objawy. Cieszę się z tego tytułu. To tak jak w biznesie, jeśli ktoś z Was prowadzi biznes, powinniście celebrować każdą porażkę w biznesie. Ponieważ jest to moment, kiedy możecie zrozumieć, że coś było nie tak i możecie ten biznes naprawić. Tak samo w naszym ciele. Kiedy zaczyna się dziać, kiedy wyrzucacie te rzeczy na zewnątrz, celebrujcie to. Cieszcie się przede wszystkim, żeby się wszystko działo, żeby to zaczęło się dziać w waszym organizmie i nigdy nie rezygnujcie. Nigdy, przenigdy nie rezygnuj z siebie. Nigdy w życiu. Nie rezygnuj z tego, żeby doprowadzić swoje ciało do homeostazy. Nigdy nie rezygnuj z tego, żeby zdobywać wiedzę na temat tego, jak działa prawdziwy uzdrowiciel w twoim życiu. Przestań się łapać na te wszystkie programy, które są tam na zewnątrz, które za wszelką cenę chcą ci wcisnąć swoje rzeczy. Programy odchudzające, programy suplementacyjne, programy wciskania ci po prostu bzdetów. Uwierz w swoje ciało, uwierz w prawdziwego uzdrowiciela. Uwierz w to, że wszystko, co się dzieje w twoim życiu, ma jakąś podstawę, ma jakiś cel i wszystko jest ci potrzebne. Mam nadzieję, że cię to zainspiruje. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, jak to wszystko działa i mam nadzieję, że zawsze, ale to zawsze będziesz dbać o siebie i będziesz na pierwszym miejscu stawiać siebie po to, żeby tu żyć, inspirować wszystkich i powiedzieć: tak, 20 lat temu spotkałam Mariusza, spotkałem projekt Odmładzanie na Surowo razem z Agnieszką, z jego synami. Mówili o rzeczach, których wtedy nie rozumiałem, ale zastosowałem, przetrwałem i dlatego dzisiaj mogę cieszyć się wspaniałym zdrowiem i dlatego dzisiaj mogę się cieszyć długowiecznością i dlatego dzisiaj mogę inspirować innych. Bo ja wszędzie nie dotrę, ale ty dotrzesz.
ty zrobisz po prostu to, co jest najważniejsze w twoim życiu, żeby twoje ciało wróciło do homeostazy, żeby prawdziwy uzdrowiciel działał. Tak jak Dora napisała, tak, mam totalny kryzys, hurra, cieszymy się tym, mam totalny kryzys. Trójglicerydy poszły mi w górę, cholesterol mi poszedł w górę, mam wysypkę na całym ciele. Hurra, dzieje się, moja limfa działa, prawdziwy uzdrowiciel działa w moim ciele. To wszystko. Kocham was bardzo. Trzymajcie się cieplutko i dzielcie się tym wszystkim, po to, żebyśmy mogli razem uratować świat i wszystkich ludzi, którzy tego potrzebują. Cześć!